Odnośnie tych laserów wam troszeczkę powiem na szybko. Ta poziomica elektroniczna, która wyznacza strzałkę odwrotnie inne poziomice, co to jest, to już ci tutaj kolego odpowiedziałem. Linia lasera wygląda dość grubo. Rozumiem, że posiłkujecie się krawędzią takiej linii. Zaraz też to postaram się pokazać. Powiedz mi, ten laser ma blokadę, żeby zrobić kąt 45 stopni, to za to się biorę. Dobra. Lasery. To jest mój pierwszy laser, który kupiłem sobie, nie wiem, 8 lat temu. Miałem taką robotę, robiłem poddasze, gdzie sianki nie były tak jak w standardowych pomieszczeniach, czyli prostokąt lub kwadrat. To było poddasze i dlatego było to zrobione w ten sposób. Cyk, jak dobrze pamiętam, tak były ścianki pokonstruowane i tu szedł skos. Ciężko się wyprowadza te krawędzie, tutaj ten skos. Postanowiłem zakupić wtedy laser. Ten wtedy kosztował tam z całym przyrządowaniem, jak dobrze pamiętam, coś koło 2000 zł. To był mój pierwszy zakup, którego nigdy nie żałowałem. Służy cały czas. Dlaczego Bosch? No wtedy akurat dużo używałem narzędzi Boscha. Trochę się to pozmieniało z biegiem czasu, z biegiem tam doświadczeń i tak dalej. Ogólnie lasera. Laser świeci na czerwono, ma samo poziomowanie, tak jak o, na przykład teraz wam go ruszę, sam się poziomuje w trzech płaszczyznach. Możecie sobie ustawić pion jeden, pion drugi, macie automatycznie kąt prosty i poziom. Wszystko się poziomuje, laser po włączeniu, czekać chwileczkę, jak już pracuje, przekrzywicie go, on informuje was o tym, że jest źle ustawiony sygnałem lub sygnałem świetlnym. Po prostu zaczyna migać laser, tak jak teraz. Dobra. Do tego lasera jest dedykowany czujnik. Tu chyba bateria, nie, jest bateria. I żeby czujnik, nie, bateria jest już na wyczerpaniu. Bardzo dawno go nie używałem, długo leży sobie nieużytkowany. Tu macie funkcję do czujnika, przełączacie na czujnik, sprawdzacie sobie, kontrolujecie sobie poziom. Przydatne urządzenie, bardzo przydatne. Nie tylko dla ludzi, którzy to robią, ale dla majsterkowiczów. Sposób posługiwania się, no, prosty. Ustawiacie sobie żądaną linię, którą chcecie osiągnąć, a samo wykorzystanie tego sprzętu to ogranicza was tylko do waszej fantazji. Możecie z tego zrobić praktycznie wszystko. Tynkowanie, murowanie, dekarka też się tutaj może przydać przy tym sprzęcie. Naprawdę, glazura, wiele różnych rzeczy. Ja najwięcej używam to właśnie do przesanek surowych, regipsy, glazura i tynkowanie. Tutaj to u mnie przoduje. Raz kupiłem go gdzieś, któremuś z pracowników spadł, rozkalibrował się, był na gwarancji. Zawiozłem do firmy, dała nowy i służy tak, już nie wiem, 7 rok bezawaryjnie. Ma on w sobie funkcję blokowania lasera, tutaj jeden kolega pytał. W tym momencie, jeżeli on jest ustawiony, jest przełączony na drugą pozycję, gdzie sam się poziomuje, no nie jesteście w stanie żadnego tu kąta z tego wyciągnąć, bo za chwilę zacznie mrugać i tak dalej. Przełączając to w pozycję środkową, czyli wyłączona blokada lasera. Teraz możecie sobie na statywie lub na dedykowanym sprzęcie tutaj do poziomowania ustawić sobie kąt nachylenia i pod to możecie zrobić sobie skosy, regipsy. Jest to troszeczkę problematyczne, bo najpierw trzeba ustawić sobie poziom i wtedy od tego poziomu ustawiać kąt. No ja nie lubię tego robić, dlatego wykonuję to w inny sposób. Może będzie okazja, to wam pokażę dziś na jakichś skosach,
Ja tego urządzenia nie lubię tak stosować. Dla mnie jest zbyt czasochłonne. To się tak wydaje, ale ta precyzja jest wymagana bardzo dokładna, więc ja tego nie stosuję w ten sposób. To odnośnie tego lasera zasięg. Nigdy nie sprawdzałem maksymalnego, bo nie musiałem, ale na Boschu tam kolega poprosił, więc zrobię na Dewalcie. Dobry sprzęt, mi się nigdy nie zepsuł, funkcjonuje, używam do tej pory. Grubość tego lasera, tej wiązki, zaraz postaram się wam powiedzieć, jaka jest grubość wiązki. Słuchajcie, wiązka ma milimetr na początku przy samym laserze. Odsunę się gdzieś tam dalej. No tutaj może być słabo widać, no to jest dzień i powiem wam, że tutaj wiązka ma około też milimetra. Także tak to wygląda na odcinku, nie wiem, 4 metrów. Pod spodem macie gwinty do montażu na gruby gwint, nie wiem jaki to jest. Ten Bosch się ogólnie nazywa GLL 3-80P. Także tyle na temat tego lasera. 3 płaszczyzny laserów, poziom, pion, kąt z pionem automatyczny. Linia nieprzerwana, pokazująca w każdą stronę. No niestety słabo widoczne, bo to jest dzień. Celowo przyszedłem tutaj na dół, bo na górze bym wam nie pokazał, a tam miałem jeszcze pokazać wam podmuratę. Dobra, tyle na temat Boscha. Bosch długo leży, używany cały czas, czujnik nieużywany. Dalmierz, no dalmierz jak dalmierz. Też nieużywany dosyć długo. Nie, bateryjki już chyba się zleżały. No dalmierzu wam nic nie będę pokazywał. Dalmierz, długość, wysokość, szerokość, kubatura. Przydatne urządzenie. Dobra, tyle na temat Boscha. Dobry sprzęcik. Moim drugim zakupem był Dewalt. Dewalt czerwony. Strasznie już skatowany. Przeżył już wiele. Jeszcze wiele przeżyje. Model. Gdzieś tu jest na pewno opisany model. Ogólnie są dwa modele. Czerwony i zielony. Nie będę szukał teraz. Gdzieś na pewno ma swoją nazwę. Ciężko teraz na takim brudnym laserze odczytać cokolwiek. Tutaj też nie widzę. Na tym drugim. Ale w każdym razie czerwony. Pod czerwonego nie mam czujnika. Nie był mi potrzebny. Te wszystkie, te same funkcje. Widoczne. O niebo lepiej. O niebo lepiej. Grubość wiązki lasera. Zaraz przy laserze. 2 mm. Może trochę jest zabrudzony. Niezbyt dokładnie może pokazuje. Przy laserze 2 mm. Zobaczymy to na dłuższym odcinku. Na tym samym. O, widzicie, tu już jest zupełnie. Te lasery pracują na akumulatorach. Dziesiątkach, także tu jest. Ta Bosch pracuje na bateriach. Dobra, ten sam odcinek. Na szybko. No i tutaj jest też milimetr, czyli coś tam się pod spodem dzieje, a może jest za blisko i po prostu tak błyszczy mocno. Ten laser ma funkcje te same, które miał Bosch, wszystko jest tak samo, nie ma funkcji blokowania, nie blokuje się, tylko mryga, jeśli jest źle ustawiony. Możecie sobie go obracać, ma tutaj statyw stały i obracać je sobie 360 stopni. Taki punkt, który tu widzicie. Tu i tu. To są te elementy, które czasami jak gdzieś pracujecie, po prostu ta wiązka lasera wam się ułoży tak, że w tym miejscu byście chcieli pracować i nie możecie odczytać. To na krótkim odcinku nie ma znaczenia, ale jak gdzieś pracujecie dosyć daleko, to się z automatu troszeczkę rozszerza i
laser, po prostu czujnik tego nie odczytuje. Sprawdzą sobie co jakieś tam 2 miesiące kalibrację tych laserów, czy wszystko jest w porządku. Z tymi się nic nie dzieje, żaden nie spadł, także myślę, że warto. Cena, nie wiem, coś koło 2 też za samo urządzenie. Ten jest tańszy, zielony jest droższy. Nie ma funkcji blokowania, tak jak wam mówiłem. Świetna sprawa, uwielbiam te sprzęty. Czerwony laser. Tutaj do tego lasera akcesoriów sobie nie dokupowałem żadnych. Macie jeszcze w zestawie jakiś tam uchwyt, na którym możecie sobie coś regulować. Bosch ma fajniejszy, za chwilę wam pokażę. Uchwyt lepiej działa, albo od razu wam pokażę, bo to szkoda czasu. Nie ma, tutaj jest na budowie. Przykręcacie od spodu i możecie sobie wysokość regulować precyzyjną. Załóżmy, chcecie sobie skorygować tam centymetr, 2, 5. Delikatnie podkręcacie i ustawiacie sobie wysokość. Nie wiem, czy Dewalt ma coś takiego w swojej ofercie. Nie za bardzo nawet szukałem, bo mam od Boscha, więc nie potrzebuję. Okulary, tarczka. Tarczka się też przydaje. Czasami jak nie widać gdzieś dalej, jest to dobre. Z drugiej strony widzicie nawet jak jest widno i chcecie sobie szukać tego lasera. Fajna sprawa. Dobra, żeby nie zabierać tutaj za dużo czasu z tymi laserami. Cyk. No i ten mój faworyt w pracy, który miał najbardziej lubię pracować, to jest zielony. Też wszystkie te same funkcje co i ten. Kolor lasera jest zielony, jest naprawdę bardzo dobrze widoczny. Może wy tego nie widzicie, ja widzę każdą linię. No halo? Dobra, jeszcze raz. Zielony. Te same funkcje co czerwony. Ja go najbardziej lubię z tych wszystkich. Grubość wiązki lasera. No tutaj 2 mm przy samym laserze. Tutaj też około tam 1,5. I w tym miejscu co wcześniej sprawdzaliśmy, zobaczymy. Też około milimetra. Także tak to wygląda. Ten jest najdroższy z nich wszystkich, nie wiem, tam 2000 ponad kosztuje. Te same akcesoria, okulary, tarczka. Ja sobie dokupiłem jeszcze łapkę do tyczki i też uchwyt na ścianę. To jest wszystko. Sam laser nie posiada żadnej funkcji wskazującej tam pikanie i tak dalej. Kolega się pytał, do tego lasera musi być czujnik. Czujnik wam wychwytuje poziom. Macie tutaj dwie funkcje. Czytanie takie mało precyzyjne, czyli tam do 2 mm i czytanie bardzo precyzyjne, czyli już dosłownie w samym środeczku. Także tak to wygląda. Co, działamy? Kupy? Działamy. Dobra, ja sobie tylko to skręcę do końca. Także czujnik, jeżeli chcecie pracować takim laserem, przenosi sobie na duże odległości poziomy, to musicie użyć lasera. Przepraszam, czujnika. Teraz odnośnie tych ustawiania tych kątów na murłacie lub gdzieś indziej, no ale akurat tutaj ktoś zapytał o murłatę. Zaraz wam to szybciutko zobrazuję, bo szkoda czasu na to gadanie. Gdzieś miałem ołówek. Więc jak wyprowadzić sobie kąt na przykład pod murłatę. Może w jakiejś tam skali wam to pokażę. Pokazuję wam tutaj, bo u góry jest za widno, żebyście zrozumieli to, co ja chcę wam powiedzieć, a ja jestem słabym tłumaczem, także
Zobaczcie, to jest mój budynek, załóżmy w ten sposób, jak on jest tam u góry zrobiony. I tu jest wymurowana warstwa bloszka pod murłatę. Jeśli jest zrobione wszystko normalnie, tak jak powinno być, to tutaj jest tylko kontrola, już nic nie trzeba mierzyć i wyznaczać. Ale sprawdzić zawsze warto. Ja mam ustawione tak. To jest zewnętrzna krawędź ściany, to jest wewnętrzna krawędź ściany. I tu są szpilki umiejscowione. Jak wyznaczam kąt? Od krawędzi zewnętrznej, z jednej i z drugiej strony, wyznaczyłem sobie 6 cm. Tak będzie oddalona murłata od zewnętrznej krawędzi ściany. Dlaczego nie równiutko? To jest lekkie przesunięcie w tą stronę, bo tu będę miał wymurowane jeszcze bloczki 5 cm do góry, które będą przy ociepleniu. To później Wam pokażę. 6 cm wyznaczone z jednej strony i 6 cm z drugiej strony. I tak samo tutaj wyznaczam sobie z podmiarki 6 cm. Wtedy ustawiamy sobie laser, załóżmy na równym przecięciu tych 6 cm, tak jak dla mojego przypadku. I po drugiej stronie muru ustawiamy sobie na linii ten laser i szukamy sobie kąta, aż nam znajdzie idealny kąt. Załóżmy, jest tak, znaczymy sobie kąt z jednej strony, przechodzimy na drugą stronę ściany z laserem, ustawiamy, jest kąt, zaznaczamy. Dzięki temu urządzeniu mamy już kąt wyznaczony. Zaczynamy od najdłuższej ściany. Jest jeden kąt zrobiony, jest drugi kąt zrobiony. Wtedy przechodzimy sobie tak. Kładziemy laser tutaj. Ustawiamy sobie z powrotem ten laser na linii, którą wcześniej żeśmy wyznaczyli. Przykładowo. I mamy, tu laser nam pokazuje, że już jest idealnie. Tutaj sobie korygujemy. W ten sposób, z płaszczyzną. I mamy idealnie, znaczymy sobie na drugiej krawędzi, powinno też wyjść 6 cm. Mamy jeden kąt, drugi kąt, trzeci kąt. Tu zostaje już nam formalność. Łapiemy z tej strony. Tu jest tutaj czujnik do linii, którą żeśmy wcześniej natrasowali. I tutaj tylko kontrola i znaczymy. Wszystko. Cała filozofia z rozmierzaniem kątów. Jeden, drugi, trzeci, to już Wam wychodzi. Lub w sposób dowolny. Podmiary możecie zrobić to samo. Według Pitagorasa A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. To jest wszystko. Na długich odcinkach my robimy na 8-metrowych miarach. Nie zawsze te miary da się tak rozwinąć. Taśmy są rozciągliwe, takie tam 12-30-metrowe. Przy dłuższych odcinkach będziecie naciągali i możecie mieć tolerancję błędu tam, nie wiem, nawet 2-3 cm przesadzam na takim krótkim odcinku. Ale centymetr możecie śmiało rozciągnąć taśmę. No wiadomo, niemiarodajne. My sobie robimy w ten sposób, że łączymy dwie miary i rozwijamy. I mamy bardzo dokładny wymiar. Te miary się nie rozciągają, one są metalowe, także nie ma opcji. Czyli A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat i musi wyjść. Prosta matematyka. Dobra, to jeszcze postaram się szybciutko zrobić test tej odległości. Tutaj też jeden widz pytał. Jak to daleko? Gdzie tu mogę daleko? Załóżmy. Powiem Wam, czy sięgnę. Sięgnę. Krzysiu! Chodź na sekundę, co? Zrobimy testa. Krzysztof, przelecisz się tam do płotu z tym czujnikiem i zobaczymy, jak daleko on sięga. Wiesz, bo ktoś tutaj pyta o jak daleko. Wiesz co, już Ci powiem. Weź rękę na chwilę. On powinien... A, akurat tutaj belka przeszkadza, czekaj. Już Ci powiem, jaka to jest wysokość. Jestem kolejny.
on teraz idzie za tobą. Aha, zaraz. Krzysiu. Minuta, tylko zobaczę ile brakuje, żeby dać kawę. Tak, teraz jest zimno. No i 2,5 metra. I to się na 25, tak? 25, no. Trzeba te felty. Tak. Krzysiu, skocz tam do płotu i na słupku będziesz sobie zjeżdżał i powiesz, czy czyta laser, nie? A wtedy sobie zmierzymy, jaka to jest odległość. Na dół, na dół. Czyta? Dobra, okej. Okay. Weź tak krokami zmierz, ile to jest, jaki to jest odcinek. Trzydzieści cztery metry. Czyli takie syte kroki robiłeś, nie? No, także jak widzicie, 34 metry w linii prostej, czujnik czyta w zupełności. No, takie mierzenie trochę na sztukę, bo tu belka przeszkadza, też nie widać, gdzie jest ten poziom, ale udało się. Także odpowiedź dla kolegi, 34 metry złapało w zupełności. Podejrzewam, że jeszcze by troszeczkę złapało. Nie wiem, trzeba było sprawdzić w specyfikacji u producenta, ile taki czujnik zbiera. W każdym razie 30 metrów na pewno czyta. Dobra, tyle na temat tego sprzętu. To jakbyście coś tam chcieli się jeszcze dopytać, albo coś źle wytłumaczyłem, jakoś niejaśnie, to piszcie, postaram się to jakoś inaczej opowiedzieć. Dobra, na razie.